Od początku bieżącego roku zauważyliśmy znaczny, bo prawie 200-procentowy wzrost kontroli płacy minimalnej polskich kierowców w Niemczech, wykonywanych przez inspekcję celną. Służba celna dostała dodatkowe narzędzie, w którym bardzo szybko może i sprawnie sprawdzić, jaka firma ilu pracowników w jakim okresie faktycznie deleguje do pracy na terenie Niemiec. Kary dotyczące przykładowo niepoddania się kontroli niemieckiej służby celnej mogą sięgać nawet 30 tysięcy euro. Jeżeli chodzi z kolei o niedopłatę tego wynagrodzenia minimalnego, to kara ta może sięgać trzykrotności tej kwoty, którą przedsiębiorca kierowcy nie wypłacił, a według służb niemieckich wypłacić miał. Takie wzmożone kontrole mogą sugerować dalsze przygotowania strony niemieckiej do zmian, które mają nastąpić i zostać wprowadzone poprzez pakiet mobilności, który po pierwsze ułatwi kontrolę płacy minimalnej za granicą poprzez wprowadzenie choćby tachografów cyfrowych, które będą już automatycznie zapisywać moment wjazdu i wyjazdu z danego państwa.